Try not to kill him too quickly. Run to your master! And give him this message! I come for him! Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony, Jack! Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Śródziemie Cień Wojny! Lecimy teraz wykonać questa związanego z Nazgulami w naszej fortecy. Kurde, minimalnie zabrakło. Dobra, to biegnij normalnie w takim razie, Talion. Jumpaj na górę. Okej. Okay. To jest ten kłościk? Ja. Plaga. Nazgule przybywają po ciebie. Obroń fortecę. Z tego, co mi pokazuje licznik procentowy, mam 60% ukończenia całej fabuły. Jako Talion, bo jeszcze mamy oczywiście dwa DLC-ki. Jako Eltariel, jako Baranor. Choć z tego, co wiem, jako Baranor, to jest po prostu... Lądujecie w jednym regionie i musicie przejąć fortecę i to jest tyle. Tylko różnica jest taka, że jak zginiecie raz, no to... Zaczynacie od nowa. Więc trzeba naprawdę uważać. No plus Baranor nie ma tego... wysysania chyba tych elfich mocy i tak dalej, więc byłoby kiepawo. Ale zobaczymy, może jeden odcinek z tego zrobię. Helm Hammerhand. Of all the Nazgul, his fall was most tragic. His rage knows no bounds. The Dark Lord will have his prize. Ranger of Gondor. That fortress is a tiny island surrounded by a sea of darkness. And the tide rises against you. Mate! Okej, pokonaj ziomka. Spoko. You hold this fort for the Bright Lord! You will not falter! No. Aha, teraz jak chcę zrobić kontrę, to nie. No, gdzie jest tą łapą? Like his powers are limitless. Jasne, pewnie. Co jeszcze? Aha, ale jakby to ja go tak załatwiłem, czy... Dobra, wolny. Jeszcze jest jeden? Tak. Okej, okay, good to know, że mogę go, że mogę mu podczas ładowania tego mogą to wysadzić. Czy gdzie on jest? Tam. To YOLO po niego. Co mnie trafiło?
Pewnie jeszcze Grauga mi tutaj, bo czemu by nie? No co za frajer? Dobra, oni niech tam sobie walczą z tym Graugiem. Ja idę od razu po typa. He will need someone to replace you. We will strike you down forever until you submit to him. No, to żegnam. O! No oczywiście, że Eltaryl musiała się pojawić. His wounds will slow him. What about yours? Mnie się nie da spowolnić. Okej. Nawet, że fajnie wykonane. Dobra, są takie szczury może? O, a propos. Jeden. Drugi. I dziękuję. Dobra, zobaczmy tego gościa. Kompendium. Będzie być w Mordorze. Jest. Helm żelaznoręki, król Marchi. A 9 pierścieni otrzymała rasa ludzi. Dobra, to jest cytat. Helm żelaznoręki, starożytny król Rohanu, był ponurym mężczyzną o wielkiej sile, który nie znosił głupców. To przysporzyło mu wielu wrogów, nawet na jego własnym dworze. Na polu bitwy znany był z wytrzymałości i brutalności. Mówiono, że był w stanie walczyć całymi dniami bez jedzenia i snu, a za broń wystarczały mu same ręce. Gdy potężny wróg Sirik zażądał ręki Berwyn, córki Helma, ten odmówił. Tydzień później Sirik zaatakował Helma i uprowadził Berwyn. Znalazłszy się na skraju śmierci, Helm otrzymał od Saurona i Celebrimbora ofertę przyjęcia pierścienia władzy. Powrócił do życia i napędzany żądzą zemsty przypuścił szczur na fortecę Sirika, zabijając w gniewie własną córkę. Troszeczkę zalatuje motywem z God of War'a. Jego furia nie znała granic, gdy atakował zarówno przyjaciel, jak i wróg, dopóki wszyscy obecni... że zarówno przyjaciel, jak i wróg atakował, okej? Okay? Dopóki wszyscy obecni w komacie nie padli trupem. Okej. Okay. No, troszeczkę zalatuje postacią Kratucha. Taką troszeczkę inspiracją, chociaż nie wiem, może w sumie to... Nie wiem, czy ten król był uwzględniony. Nie pamiętam, czy był uwzględniony w Władcy Pierścieni, bo kto wie, może tak w sumie to teraz się wyjdzie na to, że to Kratos był... Dobra, nie żartuję. Kratos był wzorowany, wiadomo, na tym. Na właśnie greckim bogu Kratosie. Czyli alegorii przemocy, więc... Wiadomo, ale who knows, może właśnie też od tej samej alegorii przemocy. Eltariel may have found him already. Może od tej samej alegorii przemocy wzięto też tego chłopka. Dobra. Mieliśmy się zająć Balrogiem, ale jak już możemy dalej kontynuować tego questa z tym Nazgulem, no to czemu by tego nie zrobić? Tak. Zmiażdżysz se łeb. Na pewno w kiblu, jak będziesz srał. Ogień i furia. Eltariel podążała śladem Helma Żelazorękiego aż do śnieżnych szczytów Seregost. Dołącz do niej i pokonaj Nazgula. Aha, dobra, czyli ta plaga to po prostu mogę się w losowej fortece odpalić. Tego akurat miałem takiego fuksa, że się odpaliła akurat w tym miejscu. This Nazgul is injured, we have the advantage. I'm making a habit of saving you. I think I prefer the version where you don't impale me.
Where is the Nazgul? Nearby. Can you keep up? I'll do my best. Z możliwością pierścionka jest tam ciebie szybszy. To face Helm, was it? I've faced each Ringwraith more times than I can count. And you've never defeated them? Not yet. Then why do you keep fighting? In the war against darkness, sometimes stalemate is victory. For now, the battle must be won. Pokonaj draka Nazgula. No nic prostszego. Of all Helm's servants, the drakes are most dangerous. If we could dominate one, we could turn the weapon of the enemy against him. Like a ring of power. You do nothing to dispel my fears, Elf Lord. How does a Shrieker keep the beasties from tucking into him? Jakby Celebrimbor myśli trochę strategicznie z jednej strony. I co, ty musisz wchodzić po drabinie, a sobie po niej wskoczyłem, jak macho. Serio, teraz dwa? Jak ja spodobałem? Żegnam. Dzięki. Teraz w górę postrzały. I kończymy z tym. Okay. What happens to the Nazgul when they are defeated? Their spirit endures. It returns to Barad-dûr, growing in strength until it can again take physical form. So, they are banished from death. I don't know which scares me more, the Nazgul or his pet Dranks. Znaczy, mi się wydaje, że akurat Nazgule głównie tym pierścieniem swoim zawdzięczają, tak jak Talion. Przecież gdyby Talion zdjął ten pierścień od Celebrimbora, no to zginąłby na miejscu. I było to widać w cutscence, w której Celebrimbor został wyciągnięty tak naprawdę z Taliona. Średnio przez moc, która praktycznie, którą Celebrimbor wlał w pierścień. Let go of your humanity. It wasn't worth much to begin with. Przecież byłem cały czas na obszarze. What happens to the Nazgul when they are defeated? Their spirit endures. It returns to Barad-dûr, growing in strength until it can again take physical form. So, they are banished from death. No, wracając do tematu, to widać, że Talion tak naprawdę bez Celebrimbora, czytaj bez Celebrimbora w nim, bądź bez tego pierścienia, no to Talion nie jest w stanie przeżyć. On zginął od razu. Więc moje pytanie brzmi, w sensie, czy naprawdę Eltary jest aż taką idiotką, że ona nie spróbowała
Wiecie, jak już zwalczyła kilka razy z tym samym Nazgulem, to czy ona nie pomyślała, a może by tak zdjąć mu pierścień, a potem go zabić? Czy tam go wygnać? Bo tak naprawdę te pierścienie trzymają te Nazgule przy życiu. Bo sama nazwa Nazgul oznacza upiór pierścienia. Czyli w momencie, w którym ten pierścień by się im zabrało, albo oddzieliło go od ciała, no to one powinny na spokojnie móc po prostu umrzeć. Czytaj, nie powinny już nigdy wrócić. Zwłaszcza, że ja mam teraz jakiś overthinking na ten temat, no ale nie wydaje mi się. My master commands that you serve him, but your shield friend, I will take her head and hands as trophies. Wątpię? I have hunted every beast in Middle-earth, and none has ever escaped me. Weź się, naucz się, że to na mnie nie działa. Może nawet nie da mi wycelować, ham. Stary, kto tu próbuje uciekać? Jedyną osobą, która tu ucieka, jesteś ciągle ty. No, nie da mi tych draków zabić, no. Czy on nie dociągnął mnie do siebie, tego gdzieś za siebie? Kurde! Ha, ciekawe. Dobra, żegnam. O, czekaj, bo tu zostały ładne klejnoty. Jeden. Gdzie jest ten drak? Tutaj, dobra, jak Altary tam odwraca uwagę tego królika. Odwracała uwagę. Dobra, chyba te draki będzie tutaj spawnił w nieskończoność, mi się wydaje. Dobra, odzyskam sobie strzały, zabiorę klejnot. Super, minimalnie za blisko. A ty masz stąd. Aha, ale rozumiem, łowcą jesteś ty, tak? No to przykro mi, ale się trochę zawiedziesz. My torment ends. Yours is simply beginning. You should have given me your daughter's hand when I asked. For your daughter's safe return.
Please, don't fight him. If you kill me, you'll start a war. Ach, Liam O'Brien. War has come! Call the Nova! Okej, soczyste uderzenie. A to będzie wygląda, by ona go zasłoniła teraz. Aha, wyjebane, okej. Zabiłem córkę. Oczywiście wiedzą. Wyjebane, idziemy dalej. My lord. Czemu on swojego napierdala? I został sam na placu boju, elo. You stood beside Sauron as he gave these kings the very rings that doomed them! Those rings were meant to bring order. Sauron deceived me, he deceived us all. Knowing what you know now, still, you crafted a new ring. We crafted a ring. Why else did you pick up my hammer? It is not noble men we are dominating, but savage orcs. And it is with this army that all Sauron has wrought will be undone. No matter the cost. A Drake would have been a great asset. To miał być teraz żart, bo mnie trochę rozbawił. Ja pierdzielę, nie mogę. Okej, pokonany helm żelaznoręki. Ale to jest trochę racji, w sensie dlaczego Talion tak się irytuje? Bo jakby nie żeby coś, ale to nie Celebrimbor wyszedł z tym, żeby wykuć pierścień, tylko sam Talion, więc jakby... O co ma tą spinę? Młot Helma. Młot równie twardy i mściwy, co Nazgul, który go dzierżył. Where Askar? Co jest? Gdzie jest Askar? Gdzie jest mój kochany łuk? No, nie korzystałem z niego. Gdzie? Ale gdzie jest mój łuk? No come on! Co, łuk mi teraz zamienili na ten? What? Ej, tu się wszystko pozmieniało! Patrzcie, tu nawet nie jest objęcia Jory, tylko mroczne objęcia! Pierścień jest bez zmian. Akarn jest bez zmian. Urfael też. Czemu mamy młot Helma zamiast Askara? I domyślnie są te dwa inaczej się też nazywają. Trochę jestem zdumiony. Dobra, tutaj coś się odblokowało nowego? Jak tak patrzę, to... Niestety nie. Dobra, zobaczmy jak to wygląda, jeśli chodzi o naszą koleżankę tutaj. W Gorgoroth. Ajajaj. Ale jeszcze jest tutaj. Zobaczmy. Przerwij rytuał i ożywieńcy. Wiecie co, to może zostawimy na kolejny odcinek. Głównie dlatego, że jak już zacząłem tego... The Nazgul are Sauron's hands in Mordor. Then we must cut them off. Dobra, jak już jestem w tym miejscu, to już wolę w tym miejscu zostać, więc chęcią se na tego Balroga jeszcze zapoluję.
A zwłaszcza, że mam go zaraz tutaj obok. The Balrog will devour Middle Earth if we do not stop it. No small task, but with Kanan we have a chance. Drobno, ale zawsze jakąś, nie? Trochę za długo mi to zeszło. Finding the Balrog shouldn't be difficult. Indeed. It is what comes after. Zastygły płomień. Targorow szaleje po całym Mordorze, niosąc śmierć wszystkim, którzy spotkają go na drodze. Poślij Balroga z powrotem do Otchłani. Z przyjemnością. Targoroth fouls earth and sky. Plows a path of flame. Haste, haste, haste! It rages across land, scorches a path. Targoroth will not be difficult to find. No wiesz, ciężko przeoczyć wielką kulę ognia. Burns. It burns all. Co to jest za stwierdzenie? Ciężko przeoczyć Balroga. No faktycznie, ciężko przeoczyć wielkiego olbrzyma, który składa się w większości z ognia, ma wielkie ogniste skrzydła, ognisty bicz i pali wszystko na swojej drodze. Jakim cudem można coś takiego przeoczyć? Aha, jak rozumiem, tutaj sobie przeszedł tak z nudów. Przepraszam bardzo, jakie ja? Jak starałem się go powstrzymać? To ten nekromanta go uwolni. Dobra, trochę za szybko. Spears of ice! Look skyward! Sky fell this beast to rot and weed! Okej, trochę się pośpieszyłem, widzę. To biegnij! Celuję, tylko on jakoś nie chce biegać po tym, gdzie ma. Okej, i mam chyba z intra moment. What did he say? Does it matter? Tak, bo chcę wiedzieć, co powiedział. This Balrog is from another world. It is up to us now, Talion. Ale może mu w plecy strzelać, z tego co pamiętam, nie? This isn't working. No, mieczem to mu niewiele zrobisz.
O, jest z intra. We bring light to your abyss. An end to your fire. Cześć, ja dobrze myślę. Ten Balrog naprawdę jest tak głupi, żeby walić ognistym biczem po tym. Aha, okej. Okay. No dobra, ja rozumiem, że można być bałwan. Dobra. Nie mogę. Wielki ognisty golem stoi sobie nad jeziorem, nad zamarzniętym jeziorem i co? Nic! Nic kompletnie sobie z tego nie robi. Czy ja naprawdę spudłowałem? Dive now! We must send this beast to the depths. No nie, no nie, no nie, panie dziejaszku! Wskakuj do wody! Och, ostudź się trochę! Pluj! Powinno wystarczająco, myślę, osłabić. O, jak się czaneluje. Strike like thunder, fall like rain. Drowned is his flame. Proszę bardzo. Weź go tam wrzucisz po prostu, nie? To się do tego tylko sprowadza. Już! Trzeba ostudzić jego zapał. W ogóle on mówi chyba w czarnej mowie, jeśli się nie mylę. No, do czterech ataków sztukę. Okej, ziomek został, a Karnan? Karlan też tam została uwięziona? Chyba nie. Okej, no Balrog pokonany. O dziwo, poszło zaskakująco szybko. I gładko, jak na walkę z cholernym Balrogiem. Okay, jak tam zadania wyglądają? Karnan, Fedor niesiony przez wiatr. To jest gdzie? W Nurnen. O, proszę. To wreszcie wrócę do Nurnen. Nie dość, że do Karnan, to jeszcze będę mógł Bruza przy okazji sprogresować. Potem co? Misje są posterunki. No to posterunki są nieważne. Znaczy, nie aż tak ważne, ale w ogóle te misje rywalizacyjne mi trochę bawią, bo to jest jedyny rodzaj misji, który nigdy tak naprawdę nie będzie miał 100%, bo jak przejmę wszystkie posterunki, okej, okay. Zrobię wszystkie te doły, spoko, ale potem na przykład ktoś mi przejmie na przykład, znaczy przejmie, potem na przykład stracę twierdzę albo coś, no i co, i tak czy siak będę musiał to robić jeszcze raz. Więc to zawsze będzie miało niepełne procenty. Ale zobaczymy.
Cienie przeszłości. W sumie to tak naprawdę mogłem już zrobić to wszystko, bo już mam wszystkie lokacje odblokowane, w których mogę to robić. To na przykład co? Boże, czekaj, ja tutaj. Orle gniazdo mam. Łowca potworów też mam. Lodowy deszcz mam. Okej, okay, tego jeszcze nie mogę zrobić, bo nie mam mrocznej dominacji, ale powoli, powoli do przodu. Dobra, to jeszcze poczekam, aż ta dominacja będzie odblokowana, no a potem zajmiemy się całą resztą. My się potem, jak skończymy te questy z Eltariel, to wtedy zrobimy jeden cały odcinek na te cienie z przeszłości. Bo to się może naprawdę... Dobra, może nie tyle udać, bo wiem, że na pewno, że niewielu ludzi to obejrzy, ale mnie się tam jakoś to podoba, że to będzie. Tutaj co, Gondorczycy i Szeloba 100%, Eltariel w Gorgorow. Dwa questy ma, ale nie, myślę, że pójdziemy za Karnan, bo Eltar... Chociaż w sumie, bo Eltar jest prawie skończona, to może by ją dopchnąć do końca i potem zająć się tymi cieniami z przeszłości, potem tego leci już z poruzami Karnan na przykład. To byłoby chyba lepsze. No to myślę, że zajmiemy się Eltariem w kolejnym materiale. Zobaczmy w ogóle, ile jest tych, nie Szeloba, tutaj na przykład ile jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 12 misji, Eltary już mam ile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gotowych, 2 jeszcze mogę zrobić. No to albo jeszcze 3 misje będą dla Eltariel do odblokowania, albo to już są misje finalne, chociaż trochę nie chce mi się wierzyć. Ale pewnie też będzie kolej 10, może... bo jest 70%, a mam 7 gotowych. To nie, to będzie chyba jeszcze te dwa i potem będzie jeszcze jedno. O, w ogóle to już więcej to jest chyba ten, to jest fabularne w ogóle. Bo to jest takie typowo poboczne, ale to jest chyba fabularne. Więc najpierw oczywiście zrobiłem poboczne. O! Jest mroczna dominacja, dobra. Okej. Dobra, czyli jednak nie za całe, tylko konkretnie za jakieś zadanie. No to dobra, to myślę, że najpierw zrobimy to, potem... Znaczy dobra, no tak jak mówiłem, najpierw robimy Eltariel do końca, potem robimy cienie, a potem jedziemy z Bruzem i z Karnan w Nurnen. Ale to później. Dobra, no to ja już się przeniosę do Gorgorow. Czy to na pewno do Gorgorow, żebym teraz nie pomylił. Tak. Gorgorow. Dobra. Tu już nie pogadają. No dobrze. Ode mnie w takim razie to będzie tyle. Ja się z wami żegnam, a my widzimy się w kolejnym materiale, do którego już teraz bardzo serdecznie was zapraszam. Widzimy się w Gorgorow, gdzie zajmiemy się misją dla Eltariel i myślę, że najpierw zajmiemy się tą misją, bo po prostu jest najbliżej punktu. A i w ogóle też ciekawa rzecz, że jak 6. Nie miałem tego pełnego. Dobra, to mnie teraz troszeczkę zdziwiło. Bo jak to byłem wcześniej, to mi pokazywało, że nie mam tutaj kompletu wszystkich Ifildinów odkrytych, a nagle mam 6 na 6. No to co jest? No dobra, nevermind. Ja się przenoszę do Kurhanów. W kolejnym materiale zrobimy sobie, o dziwo, ostatnie drzwi Ifildinu. Więc ciekawi mnie, gdzie są pozostałe... gdzie jest ostatnia rzecz, którą mogę zdobyć. No chyba, że tutaj będą dwie. Zobaczymy. No a potem jedziemy oczywiście z Eltariel. Tak więc ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!